Wyspiłaś się, tak? Chodź. Chodź. Siadaj, siadaj. Witamy Was ponownie na kanale Jaro i Luna. Jesteśmy nadal w Zdwiżynie. Teraz kawałek sobie na początek Zdwiżyna wjechaliśmy. No i taką miejscówkę znalazłem. To znaczy, ja jej nie znalazłem. W następnym filmie powiem, kto tam był i tak dalej. No jest niesamowita i teraz Wam jeszcze pokażę, jak tu jest fajnie. Miejscówka znajduje się w sumie gdzieś tam w tym miejscu. Tu jest mój palec. O, tam w tym miejscu. A my jesteśmy tutaj. Od razu jest piękne morze. Widać. Tam przybliżę. Najważniejsze co jest, to oczywiście to i to je. Tam dwa albo trzy nawet. Także bliziutko, żeby w razie W można było coś tam zrobić. Nie, Luna? Ty oczywiście masz swoje tam jakieś te. No i tak tutaj pięknie wygląda. Jest taka ścieżka. I tam jest taras widokowy, do którego właśnie zaraz pójdziemy. Tak, Luna? Pójdziemy na tarasik, tak jest. Także przypuszczam, że jeszcze tu dzisiaj zostanę, albo podjadę na tą miejscóweczkę. I albo zostanę z Luną do jutra, albo dzisiaj już będę się kierował w stronę Pogorzelicy. Chodź tu, chodź. Jeju, Luna się znowu zaplątała w te swoje. No idź. W stronę Pogorzelicy. Ponieważ tam się znajduje Aga z Patrykiem. Z Nelą, ze swoją mamą i z bratem, z żoną i dwójka dzieci. Oni tam właśnie sobie siedzą. Może jutro jest taka impreza dosyć poważna, to pojedziemy tam do nich. Zobaczcie, jak pięknie. Zobaczcie, jak pięknie. Normalnie super. Chodź, Luna, idziemy. No i tu jest takie wejście. Idziemy. Malutko, tak. Sobie. Chodź, 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 bo na rowerze pan jedzie. Chodź tu na bok. Chodź tu do mnie. Siad ładnie, grzeczna. Siad, czekaj. Tak, czekamy, aż przyjadą sobie. Tak. Dobry pies, super. No, czekaj. Idziemy. Okej. No i tam jest ten taras widokowy. Także zapraszam wszystkich, super miejsce. To też jakiś ośrodek nowy jest tam. Zaraz go przybliżę. O, mówię, nagrywanie z Luną i chodzenie to nie jest takie sobie hop-siup. Tam jest ten ośrodek, tutaj jest wejście. A my sobie, ojej. Jeszcze ściemniłem, super. Ciężko jest operować telefonem, jeszcze jak ma się selfie plus w ręku smycz, która się rozciąga i Luna szarpie i w ogóle i jest zadowolona. Także mówię Wam, jest to jedno wielkie wyzwanie. Stop. Widzisz, Luna? Chodź tam. Tu mają pierwszeństwo ludzie, co tu przychodzą chyba. O, tu jest jakiś bar, kawiarnia na Wydmie. No zobaczymy, pójdziemy może jeszcze. Tu masz przejście na plażę. Chodź, tu jest stop. Czekaj. Stop, czekaj. Okej, idziemy.
dalej, no dalej, nie dychaj, idziemy. Znowu tą nogę gdzieś tam. Jeju, ty... Ojej, lula. No idź. No, idziemy. Chodź tu. Chodź do mnie. Chodź tu. O, takie pojazdy. Pamięć jest zawalona. Ale muszę dzisiaj wszystko zgrać na komputer i wywalić, bo nie będę miał znowu czym nagrywać, chociaż mam drugi telefon, jakąś kamerkę, ale teraz chodź tu do mnie. Wezmę cię tu blisko. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Przeszkadzali ludziom. Idziemy sobie dalej. Ale tu jest ogólnie ścieżka rowerowa. Także fajnie, fajnie. No są rejony już takie fajne, niezbadane. Idziemy, zostaw. Lunka! Nie wolno tak. No, chciała się przywitać. Fajnie to jest, naprawdę. Słuchajcie. Idę, wrzucę później nowy filmik, jak będę już na miejscówce nagram. No i powiem, skąd ta miejscówka. Wiedziałem akurat, ponieważ znani podróżnicy, poszukiwacze, metaloposzukiwacze z detektorami jeżdżą mi akurat tą miejscówkę wyczaiłem. Także do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Pa.